Budowa publicznego terminalu promowego w porcie Gdynia. Port Gdynia to jeden z wiodących portów południowego Bałtyku. To port uniwersalny, węzeł sieci bazowej TNT oraz punkt wejścia korytarza Bałtyk-Adriatyk. Jego przedłużeniem jest łącząca Gdynię ze Szwecją autostrada morska Gdynia-Karlskrona. Jednym z istotnych atutów portu Gdynia jest jego silna pozycja konkurencyjna na bałtyckim rynku przewozów ro-ro i promowych. W związku ze stałym wzrostem ruchu pasażerskiego oraz wymiany handlowej ze Skandynawią w porcie Gdynia powstał nowy publiczny terminal promowy zdolny do przyjmowania promów o długości do około 240 metrów. Jego lokalizacja na Nabrzeżu Polskim pozwala znacząco skrócić czas niezbędny do obsługi promu w porcie oraz zwiększa jej bezpieczeństwo. Ponadto nowoczesny terminal pozwoli na organizację żeglugi na nowych trasach promowych z portu Gdynia w różnych kierunkach regionu bałtyckiego. Umożliwi również obsługę kolejnych armatorów promowych. Koszt realizacji projektu budowa publicznego terminalu promowego w porcie Gdynia to ponad 290 milionów złotych. Projekt został zrealizowany w oparciu o środki własne oraz fundusze unijne. Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA uzyskał na jego realizację dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w kwocie ponad 116 milionów złotych. Dostępność komunikacyjna nowego terminalu zapewniona jest od strony południowej za pomocą zjazdów z ulicy Polskiej. Bezpośredni dostęp do intermodalnego terminalu kolejowego umożliwia obsługę w terminalu przeładunków intermodalnych. Terminal połączony jest z Międzynarodowym Układem Komunikacyjnym poprzez ulicę Polską, Janka Wiśniewskiego, trasę Kwiatkowskiego, obwodnicę Trójmiasta i autostradę A1. Nowy publiczny terminal promowy zapewni obsługę transportu promowego w systemie dwupoziomowym na jednym stanowisku promowym oraz obsługę ruchu pasażerskiego poprzez galerię łączącą budynek terminalu ze stanowiskiem promowym. Przed budynkiem terminalu powstały place postojowe i perony do obsługi komunikacji publicznej dla pasażerów, w tym m.in. miejsca postojowe dla taksówek, autokarów i autobusów komunikacji miejskiej oraz dla dowozu prywatnego. Rozpoczęcie stałej obsługi połączeń promowych w nowo wybudowanym terminalu planuje się na czwarty kwartał 2021 roku.